Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiona Kunegunda. Grób. W klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Obraz. Przedstawia błogosławioną Kingę modlącą się, ubraną w szaty książęce. Życie. Niech nas nie dziwi strój książęcy błogosławionej Kunegundy. Zanim bowiem została zakonnicą, wprzód księżną była. Ojcem jej był król węgierski, Bela IV, a matką Maria, księżna grecka. Do lat 15 wychowywała się w Budapeszcie, pod opieką swej ciotki, błogosławionej Salomei. Następnie wyjechała do Polski, by poślubić księcia polskiego Bolesława Wstydliwego. Kunegunda pokochała Polskę serdecznie. W roku 1241 zakupiła za swe sprzedane klejnoty zbroje dla rycerstwa polskiego, by mogło się bronić przed Tatarami. Pokleustę zaś pod Lignicą leczyła chorych, karmiła głodnych, odbudowywała pogorzelców. Nie szczędziła sił, zdrowia i pieniędzy, by tylko złagodzić nieszczęścia wojny. Wyjechała pewnego czasu do ojca swego na Węgry i uprosiła go o kopalnię soli dla Polaków. Otrzymała ją, a gdy wróciła do Polski, w tym właśnie czasie odkryto pokłady soli w Bochni i Wieliczce. Po śmierci męża Kinga wstąpiła do klasztoru Klarysek w Sączu, który sama ufundowała. Zadziwiała tu towarzyszki wielką pokorą i spełnianiem najniższych nawet posług. Nie wynosiła się nigdy ze swego królewskiego pochodzenia, czem zjednała sobie serca wszystkich sióstr. Papież Aleksander VIII uznał Kingę błogosławioną w roku 1690. Legenda. Po śmierci Bolesława Wstydliwego panowie polscy prosili Kunegundę, by zechciała pozostać na tronie książęcym. Kinga nie dała zrazu odpowiedzi. Lecz gdy ją ujrzeli na pogrzebie męża w zakonnym habicie świętej Klary, zrozumieli odpowiedź. Żegnając się z polskimi panami, tak do nich przemówiła. Polacy, dziś zostałam służebnicą Chrystusową. Będę Jego poddanką, lecz nie zapomnę o was w klasztorze. I modlić się będę, aby Pan Bóg pobłogosławił waszym radom i pługom, aby imię Polaka było błogosławieństwem, żeby było pełne cnoty i chwały, znane na całym świecie. Będę prosić za wami, abyście byli czcicielami Najświętszej Panny i wiernymi jej synowi. Aby żyła wśród was zgoda, miłość wzajemna, pracowitość i porządek w domach i pałacach, wioskach i miastach. Nie odstępujcie od Pana Boga, a zbierzemy się wszyscy w tej drugiej ojczyźnie, w domu Ojca naszego. Płakali rzewnie wszyscy, słuchając błogosławionej Kunegundy. Ona zaś, na potrzeby kraju i kościołów, oddała wszystkie swe bogactwa. I tak pożegnała świat, a powitała Chrystusowy krzyż w życiu nowym, klasztornym. Modlitwa. Boże, który błogosławioną Kunegundę słodyczą błogosławieństw Twoich uprzedziłeś, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawieniem czystością obyczajów z Tobą się zjednoczyli, a w jej ślady wstępując do Ciebie szczęśliwie dojść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.